Biuro detektywistyczne Lassiego i Mai. Tajemnica złota. Napisał Martin Widmark i Helena Wills. Rozdział pierwszy. 250 kg czystego złota. Jest gorące lipcowe popołudnie. Lasse, Maja i komisarz policji stoją na wybrzeżu portowym. Przyglądają się, jak ze statku wyładowywana jest drewniana skrzynia. To złoto, mówi komisarz. 250 kg czystego złota. Ciekawe, ile jest warte, mówi Lasse. Zastanawia się komisarz. Poprawiając czapkę, myślę, że około 10-12 milionów koron. Ojej! Na Lassemu suma robi wrażenie. Ale właściwie dlaczego złoto przysłano do welby? Pyta Maja. Złoto jest tu przejazdem, tłumaczy komisarz. Jutro zostanie przetransportowane pociągiem do większego banku. Dzisiaj w nocy to my za nie odpowiadamy. Gdzie będzie przechowywane? Pyta Lasse. W bankowym skarbcu, mówi komisarz. Najbezpieczniejszym miejscu w welby. Skrzynia ląduje obok drugiej identycznej skrzyni na platformie ciężarówki. Do komisarza podchodzi ciemnowłosa kobieta w mundurze. Salutuje, a komisarz odpowiada w ten sam sposób. Maria González de la Cruz, mówi kobieta i uśmiecha się do komisarza. Szefowa ochrony banku. Randolph Larson, przedstawia się komisarz. Miło mi, ale pani chyba od niedawna w tym stanowisku. Nie widziałem pani wcześniej. Pracuję od 3 tygodni, uśmiecha się szefowa ochrony. A teraz potrzebuję tutaj pana podpis. Mówi i podsuwa komisarzowi jakiś świstek. Co to za papier? Pyta zaciekawiona Maja. Staje na palcach, żeby zobaczyć. Podpisuje komisarz. Złoto 250 kg. Czyta. Więcej nie widzi, bo przeszkadza jej kciuk strażniczki. List przewozowy, mówi Maria González de la Cruz i uśmiecha się do Mai, czyli dokument, który jest dowodem na to, że przejęliśmy złoto, tłumaczy komisarz i podpisuje się u dołu kartki. Szefowa ochrony odrywa żółtą kopię i podaje ją komisarzowi, który wkłada kwit do kieszeni munduru. No to jedziemy do banku, mówi Maria González de la Cruz i wsiada do ciężarówki. Dzieci, jedziemy, komisarz wskazuje na rowery. Do banku! Kiedy Lasse, Maja i komisarz docierają na miejsce, szefowa ochrony wwozi do banku drugą skrzynię. W pobliżu stoi łysy mężczyzna w szarym garniturze. Wygląda na bardzo zdenerwowanego. Uważaj, Mario! Żeby nie spadła, mówi do strażniczki. Może potrzebuje pani pomocy? Pyta komisarz. Mężczyzna w szarym garniturze patrzy zaskoczony na komisarza. Lasse i Maja widzą, że jest bardzo zaniepokojony. Ale trudno się dziwić, złoto jest warte strasznie dużo pieniędzy. Dziękuję, to miło z pana strony, ale poradzę sobie sama, dyszy Maria, mijając komisarza i znika w banku. Maja opiera swój rower o ściany budynku i zagląda przez okno do środka. Widzi, jak szefowa ochrony pcha wózek ze skrzynią w kierunku dużego bankowego skarbca. Maja patrzy na zegarek. Jest za 6:10. Potem widzi, jak Maria González zaczyna zamykać ciężkie drzwi do skarbca. No widzę, że komisarz przyszedł, żeby mieć wszystko pod kontrolą, mówi mężczyzna w szarym garniturze. Podchodzi do komisarza i podaje mu rękę na przywitanie. To dyrektor banku, Per Krage, mówi komisarz do Lassego i Mai. Maja znowu zagląda do środka. Strażniczka stoi przy drzwiach skarbca i z uniesionymi rękami. Maja przybliża twarz do szyby, ale nie jest w stanie zobaczyć, co właściwie robi odwrócona do niej tyłem Maria González. To wielki dzień dla naszego małego banku w Welby, mówi komisarz. I nerwowy, przyznaje dyrektor banku, Per Krage. Żeby tylko nic się nie stało. Pergarkę wyciąga wyciera czoło chusteczką do nosa.
nominuje panią Krystynę Radkę.